zachodnie pomorskie, witam je oblodzoną drogą. Jak widać, wszyscy wolno jadą. Nie też 40 na blacie. Na prostej, gdzie bym jechał powyżej 90. A tu jest dosłownie lód. Lód pod warstwą śniegu. I to ostro. Drogowcy chyba zapomnieli na tych drogach. Zaskoczenie zimą, w zimie. Ale ostra jazda, ja pierdolę. Wszyscy wolno, za mną, przede mną. Nie ma co szarżować. Istne lodowisko. Pełno śniegu. O Boże. Ale wieje. O, idę mam poletko. Ale na pierdala. Ale miękka ziemia. Na bardzo dobrze. Trzy razy. Cieszę. Zadziemy z Stefana. Ale storm. Thank you.
ten kołuski. Groszy 1975. Ale chodzę i tak patrzę, tam jakiś stoi. Polmos, skarb pola. Coby nóżka odwagi albo jakiś odważnik. Jest napisane, ale chyba cyrylicą. No, ciekawe. Obczyszczę sobie zdjęcie. Będzie wiadomo, co chodzi. Dobra, to nie jest. Topka czegoś. I jest pierwszy sygnałek. Jest 50 Fenisi. No, a takiego to nie widzę. To jest fastyką. Bardzo ładna. Dalej drodze. No i tu chyba się zatrzymam, bo tu jestem blokowany przez drzewa i wiatr nie wieje. Fajny, piękny kącik tego poletka.
chyba jakaś stara płoża. Znaleziono. No i tu przy pole. Ono to jest super miejsce. Cicho. Nie wieje. Ziemia jest zawsze miękka. Spory areał. Do kopania. Chowacie w dół. Na krętka. Tutaj w dalego lasu coś takiego. Ale potencjometr. To kamień. A tak, tak. No i kolejna monetka, tym razem Perel, 50 groszy, 75 aluminiak. Co to? Kolejna matka. Nieco PRL. Ugięte 1900.